Bardzo cieszę się, że pan marszałek Andrzej Buła utrzymał ten plan inwestycyjny, tą ofensywę inwestycyjną, którą od wielu lat staramy się realizować, aby środki inwestycyjne na rynku drogowym były cały czas u nas w ruchu. To jest szczególnie istotne, że mamy bardzo dobre ceny w tej chwili, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia przetargowe i chcemy w jak najszerszym stopniu z tych cen skorzystać. Chcę zwrócić uwagę, że dla mieszkańców tych miejscowości, o których pan dyrektor dzisiaj tutaj mówił, te drogi to jest bardzo ważny czynnik społeczny, przede wszystkim też i bezpieczeństwo, ale i sposób poruszania się w obrębie swojej wioski. Dla ludzi, którzy zawodowo zajmują się transportem, to często piszą sobie nowe trasy przejazdu. Chcemy się zmieścić na pewno w terminie, będzie ruch pochodowy, także będzie ruch się odbywał cały czas. Warstwy konstrukcji to będą na pewno poszerzenie drog dwustronne i warstwy masy bitumicznej. Oprócz tego jakieś przepusty, tam wiadomo, jakieś